Witamy Państwa! Dzisiejszy towarzyski mecz komentować będą Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Wspólnie zobaczmy, jak zaprezentują się piłkarze na boisku. Dzisiaj zobaczymy, jak Galatasaray zagra przeciwko Bayernowi Monachium. Gospodarze zagrają dzisiaj w takim oto ustawieniu. Mamy tutaj system 4-5-1. Czterech obrońców, pięciu pomocników i jeden tylko napastnik. Ale jest to ofensywna wariacja tego ustawienia, co oznacza, że dwóch nominalnych pomocników będzie odgrywało rolę bardziej dodatkowych napastników. A tak prezentuje się ustawienie, w jakim wybiegną na murawę zawodnicy Bayernu Monachium. No, użyją dzisiaj klasycznego wariantu ustawienia 4-5-1 z zagęszczonymi liniami obrony i pomocy. Jest to trudne ustawienie dla napastnika, który często musi sam walczyć z obrońcami o górne piłki lub zastawiać się, czekając na kolegę, któremu mógłby odegrać. W tym ustawieniu ważna jest jednak dominacja w środku pola i ochrona dostępu do własnej bramki. Robert Lewandowski, polski napastnik, znany głównie z niemieckiej ligi. Czego można się spodziewać po jego grze? Mocnymi stronami Lewandowskiego są umiejętność driblingu i wykańczania akcji. Potrafi jednak też grać długimi podaniami. Jest świetny technicznie, a do tego niesamowicie silny. Potrafi przytrzymać piłkę. Dawid Alaba! No niestety, minimalnie za wysoko i piłka poszybowała nad poprzeczką. Nagatomo. Nagatomo. Dong. W ostatniej chwili, ale udało się przejąć. Dawid Alaba. Wrzutka w pole karne. Walczy o pozycję Thomas Müller. Jest! Pierwsza bramka w tym meczu. Myślę, że ten gol to nie jest jeszcze ostatnie ich słowo. A i przeciwnik nie w ciemię bity. Będziemy tu jeszcze świadkami ciekawych wydarzeń. Spójrzmy w powtórce, jak pięknie wykończył głową tę akcję. W powietrzu jest za mocny dla rywali. Jest 1-0, ale nic jeszcze nie jest rozstrzygnięte. Maicon. Zupełnie niepotrzebna strata, źle wymierzone podanie. Thomas Müller może dośrodkować. Ribery centruje. Oczami wyobraźni widzieliśmy już piłkę w siatce. Złotego gola. Bramkarz miał jednak inne plany. Tak, pokazał klasę, zabłysnął, nie dał się zaskoczyć. Na trybunach westchnienie ulgi. Gdyby gospodarze stracili teraz gola, byłoby po meczu. Kibice zagrzewają ich do odrobienia strat. Może ta sytuacja da im impuls. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Dergiok. Już wydawało się, że przejęli, ale nie opanował piłki. Fernando. Dong. Udaje mu się zabrać piłkę bez faulu. Robben i Lewandowski. Okazja Lewandowskiego. Tak jest, rzut karny. Arbiter sięga i wyjmuje żółtą kartkę. Widać w tej powtórce, że zawodnik spóźnił się z interwencją. Broni rzut karny. Niesamowita interwencja. Piłka poza boiskiem. Sędzia przyznaje rzut rożny Bawarczykom. Robben dogrywa z rzut rożnego. Po dośrodkowaniu piłka zostaje wybita. No i strzał poszybował w trybuny. Technicznie był całkiem niezły. Gdyby przymierzył metr niżej, mogło być groźnie. Nagatomo. Fernando. Centra w pole karne, przepychanki. Daleko wybijają. Ribery.
Gorecka. Robert Lewandowski. Widać, że atak pozycyjny to ich domena. Podania są przemyślane. Nie ma głupich strat. Faul, rzut wolny. Jak go wykorzystają? Niedaleko do bramki. Rzut wolny wykona Robert Lewandowski. Nieraz zaskakiwał. Co za uderzenie! Bramka z rzutu wolnego. Perfekcyjnie wykorzystany stały fragment gry. Wspaniale gra, proszę Państwa. Ma na koncie już dwa trafienia. Czy będzie hat-trick? Zobaczymy. Obejrzyjmy tę bramkę ponownie z innego ujęcia kamery. Dwa do zera i zarysowuje się przewaga jednej z drużyn. Fernando, Feguli. Derdijok. Mariano. Będziemy mieli wrzut z autu. Belonda. Dobrze udało się przeciąć to podanie. Robert Lewandowski. Ależ fatalne podanie. Piłka praktycznie trafiła w przeciwnika. Dobrze to odczytał. W porę zareagował. I mają piłkę. A teraz przy piłce Robben. Blisko pole karne. Może strzelać. Ribery adresatem tej centry. Ach, niecelnie. Taki strzał z woleja bardzo widowiskowy. Gdyby tylko trafił w światło bramki, wyglądałoby imponująco. A tu wyglądało to inaczej. Uderzenie chyba lekko spóźnione. Efekt mizerny. Mariano. Ma teraz sporo miejsca na skrzydle. Obrońca się pogubił. Dobrze antycypował intencje podającego i mają piłkę. Belonda, Feguli. Powinien dogrywać. Thiago. Robert Lewandowski. Łatwo, łatwo, za łatwo oddali tę piłkę. Franck Ribéry. Ribéry przed szansą. I zażegnane niebezpieczeństwo przez rywali. Przeciwnicy ubiegli atakującego i wybili piłkę daleko od bramki. Thiago. Thiago Alcantara! Tak, tak, proszę Państwa, jest gol, ależ on się teraz cieszy. Popatrzmy na tę bramkę, oddalają się jeszcze bardziej od rywali. Bezlitośnie wykorzystują dzisiaj każdy ich błąd. No dobrze, obejrzyjmy teraz tę bramkę pokazaną z innego kąta. Chociaż nie dobiegła końca jeszcze pierwsza połowa, mecz staje się jednostronny. Nie dają rywalowi żadnych szans. Pierwsza dość jednostronna. Zaczynamy drugą połowę spotkania. Zdobyli naprawdę dużą przewagę w pierwszej części. Zobaczymy, jak będzie w drugiej. Ładny atak pozycyjny. Cierpliwie wyczekują na okazję do strzelenia bramki. Belonda.
Bayern Monachium od linii bocznej. Goretzka. Thomas Müller. Ribery! Oj, niecelnie, a do zwiększenia różnicy bramkowej potrzeba trochę więcej. Mendes Rodriguez. Dong. Nagatomo. Derdijok. W ostatniej chwili, ale udało się przejąć. Jak spisywał się w pierwszych 45 minutach Robert Lewandowski? Świetnie mu idzie. Dwie bramki to nie przelewki. Wydatnie pomógł zespołowi objąć prowadzenie i utrzymać się do końca pierwszej połowy. No i udało się odzyskać piłkę. Derdijok. Świetne podanie za plecy rywali. Oddaje strzał. Bramka! Stopniała ta przewaga, ale ciągle jeszcze brakuje paru trafień do remisu. Ożywienie w szeregach drużyny chyba wierzą, że jeszcze nie wszystko stracone. My też w to wierzymy. Rzadko zdobywa bramki strzelając tą nogą. Chyba nie jest jednak taka słaba, skoro mu się dzisiaj udało. No i popatrzmy na ujęcie z innej kamery na tę bramkę. Nieraz widzieliśmy pogoń za wynikiem przy dwubramkowej różnicy. Zobaczymy, czy i tym razem jest 3 do 1. Thiago. No, piłka praktycznie trafiła w przeciwnika, nie musiał się ruszać. I piłka wybita do przodu. I zacznie Bayern Monachium od wrzutu z autu. Thiago. Lewandowski. Thiago Alcantara! O wiele za wysoko, bramkarz tylko odprowadził piłkę wzrokiem. Dong, Belonda, Fernando. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Thiago Alcantara. Teraz przy piłce Müller. Ribery! Chciał chyba trafić tym strzałem jakiegoś kibica na trybunach. Mariano, Feguli. Teraz przejęli to podanie i co dalej? Arjen Robben, Kimiś. Robert Lewandowski. Aut dla Bayernu. Trener decyduje się na zmianę. Franck Ribery. Thiago. Arjen Robben. Zaryzykował tym wejściem, ale udało się. Przeciwnicy złapali Lewandowskiego w pułapkę offside'ową. Dobrze antycypował intencje podającego i mają piłkę. Nie będzie. Gdzie już z tej akcji zagrożenia? Piłka poza boiskiem, mamy aut bramkowy. Gnabry. Ponownie celnie podaje. Od początku spotkania uważnie gra, teraz też celnie zagrał. Lewandowski. Goretzka! Udana interwencja bramkarza, ale piłka wciąż w grze. Bramkarz spokojnie teraz to bez problemów łapie, ale jeszcze przed chwilą było niebezpiecznie. Tak jest, brawa za czujność. Mariano, Maicon. Lugo spokojnie rozgrywają atak pozycyjny, czekają na błąd rywala.
Gnabry. Przejęcie w środku pola, teraz oni mogą zaatakować. Robert Lewandowski. Blisko pole karne, może strzelać. Jest okazja! I będzie rzut rożny dla Monachijczyków. Dośrodkowanie z rogu w pole karne. Piłka wybita z pola karnego. Komą. Piłka na dalszy słupek. Bramka dla Bayernu. Wydawało się, że piłka minie bramka, a tu niespodzianka. Też myślałem, że wyjdzie za boisko, ale leciała takim dziwnym torem. Odbiła się od słupka, no i mamy gola. No i teraz realizator pokaże tę bramkę z innej kamery. Zgodzą się Państwo, że jest to bardzo jednostronne spotkanie. Fernando, Maicon, Aziz. I od końcowego gwizdka arbitra dzieli nas 10 minut. No, chce coś zmienić trener, a więc wprowadzi nowych zawodników. Przy linii bocznej trwa szybka rozgrzewka. Aziz. Mendes Rodriguez. Może teraz wykorzystać lukę na skrzydle. Piłka zagrana w pole karne. Czy któryś z nich do niej dojdzie? Dobre, dalekie wybicie. Lewandowski. Gnabry. Kingsley Coman. Blisko pole karne. Gnabry. Centra, tam jest Rodriguez. Po dośrodkowaniu piłka zostaje wybita. No uderzając z tej... I piłka po strzale leci obok bramki. Chyba niedobrze podszedł do tej piłki. Może następnym razem będzie lepiej. No, będzie zmiana. Fernando. Feguli. Mariano. Do końca regulaminowego czasu gry pozostało 180 sekund. Belonda. Wspaniale przechwycił. James Rodriguez. Piłka zagrana do Lewandowskiego. Wyglądało to na pewną bramkę. Świetnie bramkarz interweniował. Thomas Müller. Kapitalna interwencja w porę, przeciął to podanie. Belonda. I w tym momencie arbiter kończy spotkanie.